Marcin Zasada, witamy z redakcji portalu Ślązak, a w studiu gościmy Mariusza Wołosza, prezydenta Bytomia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazimierza Karolczaka, szefa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Witamy. Oraz prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Również witamy. Proszę Państwa, rozmawiamy o czymś, co nazwaliśmy programem dla Śląska i Zagłębia, w skrócie o perspektywach i szansach, które mamy, a może które często również nam uciekają. Jest takie staropolskie słowo game changer. I wydawało się, że czymś takim, taką zmianą zasad gry 5 lat temu było właśnie uchwalenie, a potem wprowadzenie metropolii. Czy panowie nadal się z tym zgadzają? Panie prezydencie? To taki trochę czas, w którym jeszcze nie byłem prezydentem i moja ocena jest pewnie... No nie mam tak dużej wiedzy w tej kwestii, więc chętnie bym posłuchał kolegów, bo to oni już przeżyli i dzisiaj mają większe doświadczenie. No myślę, że od nich powinniśmy zacząć, żeby ten okres ocenić. Panie przewodniczący? Pan prezydent dyplomata. Bardzo. Ale game changer 5 lat temu? Ja myślę, że nie mnie to oceniać, bo ja jestem tam zarządzającym tą strukturą, natomiast oczekiwania i te wysiłki, które spowodowały powstanie metropolii, to jednak była domena samorządowców, prezydentów. Pan prezydent Chęciński był bardzo aktywny w tych dyskusjach i być może właśnie pytanie do pana prezydenta, na ile te oczekiwania metropolia i zarząd i przewodniczący spełniają. Panie prezydencie, może trzeba coś zmienić. Zarząd. Wszystko w takim razie w pańskich rękach. Pan jako jedyny będzie musiał odpowiedzieć nam, czy plusy i teraz, nadal przysłaniają minusy. I teraz żałuję, że nie ma jeszcze jednego gościa, bo mógłbym przekazać pytanie tak jak moi koledzy. Panie redaktorze, trudno jest na to pytanie do końca odpowiedzieć, ponieważ ostatnie 2 czy 3 lata zupełnie zaburzyły wszystko, co mieliśmy robić, co mieliśmy zaplanowane, zaburzyły nasze życie, bo nie ma dwóch zdań, że samorząd, czyli i metropolia, bo przecież my ją tworzymy, poprzez COVID, dzisiaj wojnę na Ukrainie spowodowało, że wiele planów musiało zostać przesunięte, choćby nawet tak najprostszy by się mogło wydawać wprowadzenie metrolinii. Przecież te metrolinie już by od roku co najmniej funkcjonowały, od 2 lat nawet, ale problemy z COVID-em, no bo raczej wtedy ograniczaliśmy, a nie zwiększaliśmy możliwości transportowe. Dzisiaj no, ogromny problem finansowy, bo przy tej inflacji, przy tych cenach paliwa, przy tych kosztach pracy znów są problemy. Także to jest naprawdę dzisiaj trudno w jakiś taki spokojny sposób ocenić. Jednak mimo wszystko uważam, że ta metropolia była potrzebna, niezbędna, bo wiele rzeczy się udało zrobić, a wierzę w to, że za chwilę będzie trochę spokojniejszy czas i kolejne elementy tej układanki, którą żeśmy sobie przygotowali, przede wszystkim związane z transportem, będziemy mogli realizować. Wyjaśnijcie mi proszę, panowie, w takim razie taką rzecz, bo mówimy o czymś, co faktycznie było pewnym cywilizacyjnym celem, jeżeli można tak to określić. Pamiętacie, jak długo dojrzewaliśmy do czegoś takiego jak ustawa metropolitalna i tego typu formuła przez Górnośląski Związek Metropolitalny itd. Ile czekaliśmy na samą ustawę. Pomimo takich rozwiązań, które są jedynymi rozwiązaniami w Polsce, na przykład demograficznie wciąż jest źle, finanse rozumiem, że to nie jest domena samych samorządów, bo to jest skutek pewnej polityki fiskalnej państwa. Tym niemniej, patrząc na szeroki kadr, wciąż patrzymy z zazdrością na nie tylko na Warszawę, ale na Kraków czy Wrocław. To co nie działa w takim razie? Czemu mamy patrzeć z zazdrością? Ja tutaj się akurat nie zgodzę z panem redaktorem. Ja też uważam, każdy ma swoje różne problemy i widział pan raport demograficzny GUS-u sprzed paru tak, tygodni? Tak, dotyczy to całej Polski. Jest kilka wyjątków, które pokazują, że tam jest trochę lepiej, ale proszę zwrócić uwagę, że najczęściej są to miasta, które są wyspą dookoła, są tylko małe miejscowości i one ci ludzie chcą się rozwijać, chodzą tam do szkół, idą do pracy i to powoduje, że one się rozwijają. Metropolia jest zupełnie inna. Metropolia to jest wiele miast, a wokół nas wiele ciekawych perspektyw na lepsze mieszkanie, w lepszym środowisku, możliwość dojazdu szybkiego właśnie dzięki transportowi do pracy z jednego końca województwa na drugie i tak dalej. Także to są różne problemy i ja tak jak myślę, że Kraków nie może patrzeć z jakimś tam nie wiem, pozytywnym czy negatywnym podejściem na metropolię, tak jak my na Kraków, każdy ma swoje problemy, a nie mówiąc źle o Krakowie, bo broń Boże, ale proszę wsiąść w samochód i przyjechać się przez Kraków.
No, myślę, że pan przeżyje bardzo fajną przygodę kilkugodzinną, jadąc z jednego końca na drugi. Patrząc w liczby, jesteśmy jedyną metropolią, do tego jeszcze powiedzmy sformalizowaną, której ubywa mieszkańców w porównaniu do Krakowa czy Wrocławia. Pytanie do pana przewodniczącego. Czy pańskim zdaniem te rozwiązania, których dzisiaj również samorządy są beneficjentami, to one z całą pewnością nie powstrzymały tych zjawisk, czy je zahamowały w takim razie w jakimś stopniu? My mówimy o pewnych trendach. Trendy to są takie procesy, które przebiegają w perspektywie dekad. Nie da często tych trendów się zmienić w perspektywie krótszej niż również te dekady. Na dzisiaj mamy zmierzch tego przemysłu, który tworzył nasze miasta. Mówimy o tym, jak transformować, przeprowadzić transformację, czy szukać nowych pomysłów na te motory napędowe wzrostu gospodarczego. I to jest ten trudny okres, który zdecyduje, jakie miasta będą w przyszłości. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób w ogóle dzisiaj działają samorządy, to polecam raport Instytutu Jagiellońskiego, który wskazuje, że już dzisiaj się nie mówi w Polsce o Polsce A i B, tylko mówi się o Warszawie, być może kilku tych największych miastach, które zyskują mieszkańców i wszystkich pozostałych, którzy tracą. Średnie i małe miasta po prostu tracą. I to jest taki trend, który on wynika też pewnie z podziału terytorialnego kraju. Mówiliśmy o 12 województwach, mamy 16, bo to były pewne jakieś, można powiedzieć, konsensusy polityczne. W dalszym ciągu wydaje się, że jest myślenie o tym, że sama Polska powiatowa i powiaty należy być może inaczej trochę jednak zaprogramować, być może w przypadku właśnie na przykład metropolii. Metropolia mogła być powiatem metropolitalnym, czy już takie pomysły były. To panowie samorządowcy na pewnym etapie między innymi storpedowali ten pomysł podczas konsultacji jeszcze. Natomiast czasami to też jest tak, że tego typu aktywności, one należy je bardzo ostrożnie dawkować i mieszkańców przyzwyczaić do pewnych działań i do pewnych polityk. Każda rewolucja najczęściej to pożera swoje dzieci, jak pan dobrze wie. I być może te 5 lat było potrzebne właśnie po to, żeby stwierdzić, że okej, to działa, to nie działa i być może warto wejść na poziom wyższy tej integracji, czy tych działań, które się sprawdzają. W naszym przypadku, patrząc na przykład na kwestie te demograficzne, my jako metropolia kończymy i konsultowaliśmy z mieszkańcami strategię rozwoju metropolii. Bardzo dużo mówi się o dwóch kwestiach. Kwestia jakości życia związanej bezpośrednio ze środowiskiem, z dostępem do terenów zielonych, do wypoczynku. To jest argument dla ludzi, którzy mieszkają tu, ale też którzy patrzą z zewnątrz, bo wizerunkowo trochę się kojarzymy z tymi kominami. Druga bardzo ważna kwestia myślenia o ludziach młodych i o ich szansach rozwojowych. Ja na przykład czekałem na portalu taki ciekawy artykuł doktorem Moleckim, który gdzieś wskazywał efekt Pendolino, że wdrożymy pewne rozwiązania, które pewnym efekt wow i wizerunkowo zmienia się postrzeganie na przykład kolei. I kolej od tego czasu wdrożenia Pendolino dużo zyskała. Odwróciła swój trend takiego spadku. W moim przypadku wydaje mi się, ja przynajmniej myślę osobiście, że dla nas takim efektem wow mogłoby być stworzenie takiego nowoczesnego super kampusu uniwersyteckiego i postanowienie tej nauki na zupełnie wyższym poziomie. I to jest możliwe. Konsorcjum uczelni, które się zawiązało, 7 uczelni, tytuł Katowic Europejskiego Miasta Nauki 2024. Jest ten potencjał, który tkwi w miastach, których są oddziały uczelni. I jeżeli byśmy byli w stanie tej młodzieży pokazać, że tu jest świetne miejsce do nauki, jeżeli koniecznie muszą szukać tych miejsc gdzieś indziej, a wręcz odwrotnie, mieszkańcy innych regionów, tych małych miasteczek, które szukają swojego pomysłu na rozwój, zobaczą, że tutaj mogą zdobyć nie tylko kwalifikacje, ale i szanse na rozwój. Tam, gdzie się dużo dzieje, no to są znacznie większe szanse na taki rozwój niż w takich już poukładanych środowiskach, jak na przykład Warszawa, czy Poznań, Kraków, Wrocław. Tak więc kwestia w dużej mierze takiego wizerunku, takiego myślenia i tego efektu wow, które musimy po prostu, moim zdaniem, w jakiś sposób do tego warunki stworzyć. Panie prezydencie, w podobnej formie odbywała się i odbywa się w Bytomiu i na Śląsku w ogóle dyskusja o rewitalizacji. Jak słyszę pana przewodniczącego i ten argument, który powtarza się od zawsze, jeżeli chodzi o ten wizerunek. W Bytomiu, powiedzmy, już dzisiaj można powiedzieć, to bez specjalnej przesady, o Sosnowcu też zresztą, niech pan tak nie patrzy na mnie,
No, chcę słuchać pana redaktora i być przygotowany na ewentualną odpowiedź. O Sosnowcu i Bytomiu. O większości naszych miast mówi się, że one wyglądają lepiej niż być może kiedykolwiek w swojej powojennej historii, biorąc pod uwagę czasy eksploatacji, tej wręcz rabunkowej, powojennych zniszczeń i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co w tych miastach tak rewitalizacyjnie odbywało się przez całe lata, sprawia, że z całą pewnością na przykład Bytom, ale też Sosnowiec, są dziś wizualnie, patrząc na Śródmieścia, chociażby atrakcyjniejszymi miejscami do życia, być może, do spędzania czasu. Dlaczego w takim razie, czy to działa? Widzi pan, że wizerunkowo faktycznie przekłada się to na, nie wiem, decyzje mieszkańców, decyzje ludzi, którzy chcieliby w mieście zamieszkać, jakoś zaplanować swoją przyszłość? Jasne. Oczywiście można na to w różny sposób patrzeć. Jeżeli spojrzymy na liczby i dane statystyczne, to faktycznie ten wynik jest ujemny, więc można było powiedzieć, że nic się nie zmienia w kontekście tego, że ten wizerunek jest nadal zły. Natomiast jak spojrzymy na to, jacy ludzie przyprowadzają się do Bytomia, którzy kupują nieruchomości, skąd są, z jakiej części kraju, jakie zawody reprezentują, to naprawdę mogę powiedzieć, że jest bardzo duży progres. Oczywiście to jest jeszcze mnóstwo pracy przed nami, pokazywanie tego, że Bytom jest zielonym miastem, co brzmi dla niektórych bardzo abstrakcyjnie, a mamy tu przecież 5 ogromnych parków i to nawet park nagrodzony niedawno. I dobrą infrastrukturę i szkolną, i przedszkolną, piękne kamienice i piękne mieszkania. To też staraliśmy się ostatnio pokazać. I Dostrzegałem efekty w liczbach tej kampanii, na przykład, którą miasto realizowało. Tak, bo proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy poprosiliśmy, oprócz tego, jak pokazaliśmy ludzi, z którymi my się spotkaliśmy, poprosiliśmy o zgłoszenie się również tych, którzy niedawno się przeprowadzili i chcieliby powiedzieć coś na ten temat, to było ilości idące w setki. Ludzi, którzy komentowali, zapisywali się, że chcieliby udzielić wywiadu i pokazać, że dobrze im się tu mieszka, że mieszkali tam, a teraz mieszkają tu i są bardzo zadowoleni. To jest za mała skala mimo wszystko, bo popatrzymy na Sosnowiec, na przykład ten Sosnowiec również, pod kątem takiej bazy, powiedzmy, gastronomicznej, tak? To ona dzisiaj jest nieporównywalna nie wiem, może przed wojną, kiedy Sosnowiec był też takim centrum kulturalnym po drugiej stronie Brynicy, może to było w jakiś sposób porównywalne. Natomiast jakby, czy to jest wciąż za mała skala, żeby mówić o zatrzymaniu negatywnego trendu, który obserwujemy w liczbach? Nie, ja myślę, że to jest taki efekt kuli śniegowej, to się rozwija i ma się dobrze. Wspomniał pan tutaj o gastronomii, ja też po tym to oceniam, oceniam to po ilości mieszkań na rynku dostępnych i tak dalej, więc w ostatnich latach, przed pandemią, myślę, że trzeba o tym powiedzieć, mnóstwo ciekawych, nowych punktów gastronomicznych, nowych inicjatyw, dlatego też tak w pandemii walczyliśmy o to, żeby im pomagać, żeby przetrwały, bo to faktycznie był duży progres. Różne, tak jak już powiedziałem, ciekawe punkty, bardziej pod kątem może nie samego jedzenia, ale formy podawania, no bardzo kreatywni ludzie otwierali nowe biznesy i to jest też miara tego, co się dzieje. Dużo usytuowanych w centrum, ale i nie tylko. A myślę, że najlepsze przed nami, bo proszę pamiętać, że te główne trakty, jak Dworcowa, Piekarska, za chwilę będą miały nowy blask i nowe możliwości związane właśnie z rozwojem biznesu. Nie mówiąc już o kolejnych nowych, pięknych kamienicach, które pewnie będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Panie prezydencie, czy rozwiązaniem, trochę wsłuchując się w słowa pana przewodniczącego, który dosyć często mówi o pewnej potrzebie przeformatowania tych przepisów, na mocy których dzisiaj funkcjonuje metropolia, może być, i to jest ta dalsza integracja, jakaś forma jednego organizmu miejskiego, którym byłaby dzisiaj metropolia 41 gmin. Znaczy ja cały czas mówię, że my, ale tak jak na początku żeśmy zastrzegli, pandemia plus teraz sytuacja za wschodnią granicą wstrzymała wiele działań, które gdzieś tam w planie były. Ja uważam, że przed metropolią, to jest rozłożone pewnie na lata, kolejne nowe rzeczy, które musi przejmować od poszczególnych miast. Myślę, że oświata, gospodarka odpadami, zdrowie i tak dalej, tak można tego wymieniać. I na pewno z biegiem czasu coraz więcej ważnych rzeczy związanych z funkcjonowaniem naszych miast
będzie bezpośrednio zarządzane z metropolii. Także, czyli pan uważa, że to jest, nie należy tego dekretować na razie, tylko będzie to na zasadzie pewnej ewolucji i pewnego naturalnego procesu? Oczywiście, że tak. No, to musi być naturalny proces, bo często bywa tak, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, że w jednym mieście mamy kolejkę do jakiegoś specjalisty, a w drugim mamy tego samego specjalisty wolne miejsca, a jest odwrotnie zupełnie w innej dziedzinie, tak, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. I my to w końcu musimy zsieciować razem zresztą z Urzędem Marszałkowskim, który ma też przecież wiele ważnych placówek zdrowia, jeżeli o tym akurat mówimy. I to musi być gdzieś pod zarządem właśnie metropolii. I to jest pewnie efekt najbliższych kilku, może kilkunastu lat, bardziej kilkunastu pewnie. Ale to się musi zacząć dziać. To nie może się skończyć na transporcie. To jest bardzo dobry przykład. Ja, trzy szpitale by tak, generalnie kwestia służby zdrowia, w której widać, że ta zróżnicowana struktura własności, tak ją nazwijmy, powoduje te różnice, dysproporcje i w dostępności, i w poziomie udzielanych świadczeń. I to faktycznie wymaga scalenia. To nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Dobrze, że pan o tym powiedział, oczywiście. Bytom jest z tego dobrym przykładem. Trzy duże szpitale, a niemniej jednak, pomimo wszystko, często ludzie narzekają na brak dostępności do poszczególnych świadczeń, co wydawałoby się czymś kuriozalnym, ale taka sytuacja niestety jest i dobrze, że Arek ten przykład przytoczył, bo to jest taki bardzo jaskrawy przykład, który pokazuje, że takie rozdrobnienie, podzielenie, no niestety nie pozwala na żaden rozwój, a nawet na dobre funkcjonowanie, a niestety taka sytuacja dzisiaj ma miejsce. No i chciałem jeszcze też powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tym, co Arek powiedział, zresztą Kazik też o tym wspomniał, no ta sytuacja, która jest dzisiaj, jakby generalnie wywraca wszystko, wywraca kwestie związane z planowaniem rozwoju przyszłości, nowych zadań, bo pan przewodniczący rzadko o tym mówi, ale myślę, że trzeba o tym powiedzieć. My dzisiaj rozmawiamy o tym, że mamy trudny czas w poszczególnych miastach, gigantycznie rosnące koszty i metropolię, z którą próbujemy tutaj pewne rzeczy ratować, pomagać sobie wzajemnie na najbliższy czas. Mariusz, bo może trzeba, bo my mówimy COVID-wojna, zapamiętajmy jeszcze o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba ja chciałem właśnie, o tym powiedzieć, że... Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, tutaj jeszcze przypomnę jedną rzecz, uchwalił ustawę metropolitalną, to... Znaczy, proszę pamiętać, że ustawa metropolitalna była uchwalona przed rządem. Oczywiście za długo to trwało i poprzednia koalicja zbyt długo się nad tym, nie wiem jak to nawet nazwać, słowo bawiła się, a nie realizowała obietnicy wobec mieszkańców Województwa Śląskiego, ale ta ustawa została uchwalona, ale potem no, chciano przejąć jak gdyby ten sukces. Ale też samorządowcy, przypomnę tylko, że samorządowcy tak też mieli swoje uwagi, mówili, że ta ustawa uchwalona przez PiS jest lepsza, poprawiona. Ale panie redaktorze, najważniejsze jest to, że dzisiaj żyjemy w państwie, które zabiera środki naszym mieszkańcom, bo środki w ramach PIT-u, dochody naszych miast, to są pieniądze naszych mieszkańców, dokłada różnego rodzaju dodatkowe obowiązki, nie dając na to pieniędzy albo dając zbyt mało środków, co powoduje, że sytuacja dzisiejsza samorządów jest zdecydowanie zła i nie da się jej porównać w żaden sposób do tego, co było kilka lat temu. I bez zmian ustawowych, które są zapisane, które zresztą z partiami demokratycznej opozycji podpisaliśmy porozumienie, że one zostaną wprowadzone w życie w ciągu 12 miesięcy od zwycięskich wyborów tej demokratycznej opozycji, no one muszą wejść w życie, bo tak naprawdę samorząd zginie. Ja często używam takiego słowa, że chcą nas wziąć głodem. No taka jest prawda. No, brak środków na wszystko. Zobacz, Arek, o pewnym niweczeniu działań prowadzonych przez ciebie, przez samorządowców, przez nas również od lat, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, powstawaniem nowych firm i tak dalej. Zawsze tym motorem napędowym było to, że rezultatem za jakiś czas będą wyższe dochody, udziały miasta w podatkach, za co miasto będzie mogło zrobić rzecz jedną, drugą bądź trzecią, a dzisiaj okazuje się, że tak naprawdę co byście nie zrobili, to i tak dostaniecie mniej, Mariusz, bo taka jest tendencja. Ja tylko powiem, my policzyliśmy 159 milionów od 2015 roku. O tyle mniej wpłynęło niż powinno, zakładając wzrosty, które były rok po roku. I Bytom jest akurat miastem, które nie ma wysokiego dochodu, ale stale rosnący. I tylko tą miarą ale patrząc... Mówisz o inwestycjach w przemysł, tak? W rozwój przedsiębiorczości, ale pamiętajmy również, bo zaczęliśmy od depopulacji. Przecież dzisiaj tak naprawdę prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi w ogóle może, gdyby... Ja nie wierzę w to, że tak jest, broń Boże, ale gdyby tak...
można by tak dojść do takiego wniosku. Nie musi zależeć w ogóle na tym, żeby ci mieszkańcy zostawali, bo czym mniej mieszkańców, tym mniej roboty. Mniejsze koszty. A tak naprawdę miasto w dobrych i ciężka praca samorządowców, radnych i mieszkańców nie przynosi żadnych dodatkowych profitu dla tego miasta. O jakich dodatkowych mówisz? Pamiętaj cały czas. Jest równia pochyła i co roku jest mniej. A jeszcze powiem więcej. I to są ogromne różnice. Że my bardzo często szukamy nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, żeby tych mieszkańców było więcej. Często to jest, bo wiadomo, że sąsiedzi nie podoba im się, że gdzieś tam jakaś zielona trawa zniknęła, jakieś drzewo i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę samorządowiec nawet to może powiedzieć, po co mi jakiś nowy deweloper i jakiś negatywny konflikt z otoczeniem, jak ja z tego nic nie mam. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj rząd doprowadził do sytuacji, której lepiej mieć znajomości w ministerstwie albo gdziekolwiek indziej, niż ciężko opracować, żeby ten dochód rósł. Rozumiem, bo że to można... jest jeden z postulatów, żeby zrezygnować z tej takiej, jakby to określić, no, klientelizmu po prostu. Ale nie, chodzi o ten udział w podatku, tak? Znaczy dzisiaj... trzeba poprzez udział w podatkach wrócić do tego, że żeby to mieszkańcy realne... pracują realne, ciężko pracują po to, żeby te pieniądze do nich wróciły i poprzez swoich przedstawicieli... Realny udział w w samorządzie realizować pomysły, do których się zobowiązali. Słuchaj, Arek, no trzeba to powiedzieć o pewnym kuriozum. Do niedawna był taki, taki post, mem, czy informacja rządowa, może tak, dotycząca tego, jak to rząd w ostatnich latach zwiększył wpływy z podatków, oczywiście w PIT-cie, w CIT-cie i tak dalej, przy czym wysłać do samorządów prognozy na lata następne, z których widać, że ewidentnie kolejne lata to są kolejne dziesiątki milionów mniej. Dla mnie jest to bezczelność. Dla mnie jest to bezczelność, która pokazuje, że mieszkańcy wypracowują więcej podatku dla państwa, ale do nich zdecydowanie mniej wraca, bo rząd ma inne priorytety. Panie, no, faktem jest, że ta polityka została przechylona w taką stronę, że mamy rozdania z pieniędzy rządowych na inwestycje. Ja rozumiem, że to jest inne wydatki. Znaczy, najlepszym przykładem jest pokazanie na przykładzie VAT-u, jak to się oddziałowuje. VAT nie jest zmniejszany, mimo że praktycznie jest kosztem pochodnym w każdym rzeczy, które kupujemy w sklepie, w każdym. W tym momencie zamiast dyskusji o VAT-cie spowodowano, że wszystkie ulgi dla mieszkańców są w PIT-cie, co powoduje, że tak prawdę mówiąc rząd przez to, że nie ma 100% udziału w PIT-cie w dochodach, robi swoje oszczędności, swoje zyski kosztem tych, którzy na tym tracą, czyli samorządach. No i tak wygląda ta polityka. Nie dyskutuje się o rzeczach, których rząd mógłby wspólnie wypracować z samorządami, tylko robi kosztem. Panie Przewodniczący, jeszcze zostanie przy Panu, wracając, cofając się trochę do tego, o czym mówi Pan Prezydent, to znaczy do tych zadań, którymi metropolia mogłaby się zająć. Z jednej strony mówi Pan tak, ta ustawa dzisiaj, przekonaliśmy się po 4 latach funkcjonowania, ona z całą pewnością wymaga pewnego odświeżenia, ale z drugiej strony, o ile pamiętam, takie rzeczy, o których wspomniał Pan Prezydent, służba zdrowia, gospodarka śmieciowa i tym podobne, one są do przeprowadzenia na bazie tych przepisów, w obrębie których działacie dzisiaj, tak? I tak ginie, bo to jest właśnie odpowiedź pana wojewody w sytuacji, kiedy chcieliśmy powołać spółkę spalarniową. Ale wojewoda powiedział wam, możecie, ale przekażcie, niech samorządy przekażą. Tak, ale to jest ten mechanizm, gospodarkę razem z finansowaniem, który dzisiaj zakłada, że równie dobrze niepotrzebna jest metropolia, bo może być związek komunalny. Skoro miasto chce przekazać swoje zadanie jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu czy grupie miast, może to w tej chwili zrobić. Musi to później sfinansować i pokryć rzeczywiste koszty proporcjonalnie do tego, co zostało zrobione przez ten związek na rzecz miasta. Natomiast przypomnę, że w naszej sytuacji jesteśmy szereg miast, są mniejsze, większe. Nie każde ma możliwości sfinansowania tego działania, wziąć udziału w tym całym procesie. Przed metropolią były 3 związki komunalne zajmujące się transportem, 2 różne taryfy. Z czego to wynikało? No przede wszystkim wynikało z tego, że jednych stać, innych nie było stać na pewne rozwiązania na danym poziomie jakości czy usługi. Jeżeli to nie będzie sytuacja, że metropolia będzie miała samodzielnie zadanie i finansowanie tego zadania samodzielnie w ustawie zagwarantowane, ale to w tym momencie... finansowanie, jeżeli samorząd przekazuje zadanie, które i tak wykonuje, które finansuje, to po co nie. To są dwa elementy. Tak oczywiście, na przykład na poziomie dzisiaj gospodarki odpadami. Czy budowanie spalarni jest obowiązkiem miasta? No nie, jest
obowiązkiem poradzenie sobie z tym, żeby zbudować system, który się samobilansuje. I w tym przypadku w dużym mieście, który ma potencjał na budowę spalarni, widzą, że długofalowo może to spowodować oszczędności dla mieszkańców. Ale w malutkiej gminie to jest w ogóle poza zasięgiem myślenia, żeby wziąć ten udział nawet w jakimś tam procencie. I w związku z tym, no trudno, nasi mieszkańcy będą płacić 30 zł za osobę od śmieci, a w sąsiednim mieście ulicę, po drugiej stronie ulicy, mieszkańcy będą mieli 15. Czy o to chodzi w tym wszystkim? No właśnie nie. A po drugie, pamiętajmy, panie redaktorze, że najpierw metropolia musi wykorzystywać środki, które są też przecież z podatków naszych mieszkańców i przygotować cały system gospodarki odpadami, bo jak pan wojewoda, mówiąc w ten sposób, sobie wyobraża, że co dzisiaj z Bytomiem przekażemy swoje składowisko odpadów, cały system, nagle metropolii, no tak, która nie jest przygotowana, no chyba to trzeba robić pewnymi etapami. To jest najpierw przygotować grunt po to, żeby to powolutku metropolii przekazywać, może najpierw, nie wiem, transport odpadów, potem składowisko odpadów, no różne, ale to trzeba etapami, to nie da się zrobić w 15 Arek, minut. Wydaje mi się, czy to jest możliwe, panie prezydencie, czy to jest w ogóle możliwe, czy to, bo cofamy się też do tego weta wojewody wtedy w związku ze spalarnią, tak? Wy musicie przekazać albo wszystko, albo nic, czy w ogóle możecie w ten sposób postępować, etapować tego typu zadania? Ta ustawa pozwala na to, że można robić to częściowo, tylko w dalszym ciągu przypomnę, że nie każda gmina jest w stanie równo ciągnąć ten wózek, czyli w tym ale przypadku... Ale my to widzimy na co dzień, prawda? W innych są miasta, które mogą te przekazać, ale nie uzyska się tego efektu. Natomiast o tym finansowaniu mówię, my już nie chcemy więcej pieniędzy od samorządu, jeśli chodzi od rządu, jeśli chodzi o samą metropolię, samą ideę. My te pieniądze, które na te zadania są w tych gminach, jeżeli je zbierzemy do jednego worka, jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo być może część usługi w danym mieście będzie niejako z tego wspólnego worka pokryta, a niekoniecznie mieszkańcy tego danego miasta będą musieli się złożyć. Czyli w tym zakresie, jeśli te usługi będą na poziomie wyższym, to inaczej one się będą składały, będą rozliczane. Ale to wtedy musi ta kompetencja być przypisana metropolii jako jej zadanie własne, a nie zadanie powierzone, bo wtedy to nie zadziała. Czyli w tej sytuacji, innymi słowy, musi zostać to znowelizowane na poziomie przepisów, tak? No dlatego też mówiłem trochę o powiecie metropolitalnym, bo te usługi akurat takie, one są trochę właśnie powiatowymi. Natomiast no, to jest ta droga, którą pewnie trzeba by dojść. A wydaje się, że właśnie termiczna utylizacja odpadów, którą powinien zrobić pan przewodniczący wraz z metropolią, byłaby tym pierwszym etapem, żeby potem przekazywać się, bo co da dzisiaj, że my z Bytomiem, z innymi miastami przekażemy całą gospodarkę odpadami najmniejszego sensu. No, prawdopodobnie przez chwilę się w ogóle system zawali, no bo sobie z tym nie poradzą. A jak będziemy mieć tą utylizację odpadów, to wtedy najpierw przekazujemy ten transport, przekazujemy ten element tych odpadów, który właśnie musi być utylizowany, może być utylizowany termicznie i krok po kroku możemy to robić. Ale to jest według mnie pierwszy, najważniejszy etap, tak żeby jest. tą gospodarkę przekazać do metropolii. Termiczna utylizacja odpadów, czyli de facto zmierzenie się z tym, co jest dzisiaj największym problemem, co zrobić z taką ogromną ilością śmieci. Dokładnie. Bo składowiska są pełne albo prawie pełne i koszt budowy nowej kwatery to są kwoty rzędu 50-60 milionów złotych bardzo często, a śmieci przybywa niestety. Choć, nie powinniśmy ich składować w ogóle. Choć nie wiem jak u Arka, ale... To nie jest nic pocieszającego, niestety, wiem do czego pan zmierza. Nieodpowiedzialność polityków, mówienie bzdur na antenie i różne dziwne komentarze sprawiają to, co sprawiają, czyli że wdychamy pocięte meble, kartony, plastiki, różne rzeczy, bo o takiej grupie odpadów, która niestety teraz jest mniejsza, odbierana w mniejszej ilości, co wynika nocą. Tak jest, transportu i można się oczywiście z tego śmiać, ale to jak jeszcze raz to powiem, myślę, że odpowiedzialność rządzących i odpowiedzialność przekazu, który dają mieszkańcom, jest ogromna. I na tym przykładzie doskonale widać, że nie można mówić, czego się chce i jak się chce, bo to ma ogromne konsekwencje. Nie będę wracał już do kwestii w pandemii różnego rodzaju konferencji i bzdurnych informacji, które utrudniały nam na co dzień podejmowanie różnych działań, bo to już jest historia, ale... Znaczy, ze śmieciami to jest zrozumiałe, to jest zmiana mentalności. Ale panie redaktorze, ale ze śmieciami jedno głupie, nieodpowiedzialne zdanie spowodowało, że system, który budowaliśmy, narrację, którą budowaliśmy, tą edukację, zepsuto jednym zdaniem i wiele osób uwierzyło w to, że rzeczywiście oprócz opon, bo to trzeba przyznać, że tak było powiedziane, że oprócz opon wszystkim palić można i naprawdę jest wiele osób, które w to wierzy.
a nie ma możliwości zatrzymania na, nawet w tym kryzysie, na godzinę, na dwie, na miesiąc, na rok działań związanych z naprawą naszego środowiska. To trzeba cały czas z dnia na dzień nad tym pracować, wymieniać te piece, edukować ludzi i jedne głupie słowo jest w stanie zachwiać to na kilka albo kilkanaście. Ale oczywiście miesięcy. To widać jeden do jeden, bo jeżeli wchodzi Straż Miejska na zawiadomienie sąsiada i nakłada mandat i ten pan mówi, że on usłyszał to, co usłyszał TVP i uważa, że można... Czyli to jest prawda, że to stało się ale to pada z obrony, ludzi, tak? To pada z ust tych ludzi, że przecież powiedział pan jeden czy drugi, że można palić wszystkim oprócz opon, więc co my od niego chcemy? No i to tak wygląda. Więc aż boję się, bo wystarczy kilka nieprzemyślanych zdań i wywoła w innej jakby w innej przestrzeni być może jeszcze większe konsekwencje, no ale to jest ogromny problem. To ale jest ogromny problem. Też w jaki sposób stawia samorządowców, którzy przez ostatnie kilka albo kilkanaście lat, dając też środki z własnych budżetów, bo my mamy swoje dopłaty, promują zmianę na te ekologiczne źródła ciepła, gaz, fotowoltaika, cokolwiek i ci ludzie przychodzą, no ale co byście nam opowiadali tak naprawdę przecież. Tak jest. My teraz mamy kilka razy większe rachunki, a mogliśmy robić co chcemy. Nie? Panie przewodniczący, jeszcze raz teraz w kontekście deklaracji pana prezydenta, kiedy metropolia będzie gotowa, żeby jaki to jest czas, żeby być w stanie przejmować te zadania, o których mówi pan prezydent Chęciński chociażby? Wie pan co, no, on będzie gotowa w momencie, kiedy uda nam się z rządem jakimkolwiek uzgodnić konieczne zmiany w ustawie. Panowie jeszcze, zapomniałem pana prezydenta jeszcze zapytać, a pan jak się zapatruje na ten, jak rozumiem, finalny efekt tej postępującej integracji, bo to nie tylko, znaczy część samorządowców mówi o tym od dawna, to jeszcze pamiętamy pana prezydenta Piotra Uszoka, który tego typu prognozy snuł. Jedno miasto jako pewien etap właśnie, czy finalny etap integracji tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Możliwe? No, ja myślę oczywiście... To jest zadanie na pokolenia, doczekamy? Ja oczywiście myślę, że to jest naturalny proces, naturalna kolej rzeczy w takich rozwijających się regionach, ale czy tak się stanie, tutaj nie wiem. I nie chodzi mi wcale o taki lokalny patriotyzm czy suwerenność lokalną, to nie o to chodzi. Chodzi o polepszanie warunków życia mieszkańców i myślę, że to jest droga, która pozwoliłaby na polepszanie tej jakości życia, ale czy tak się stanie? To by potrzebujecie jeśli konsolidacji. Kiedyś tą konsolidacją jeśli, był przemysł, jakby on jeśli napędził... Jeśli miałbym to ocenić na tu i teraz, na ludzi, którzy wydają ważne decyzje, zasiadają na ważnych funkcjach, myślę, że to się nie wydarzy w najbliższym dziesięcioleciu, ani dwóch dziesięcioleciach, bo ciągle niestety jest jakby interes grupy, mocno ugruntowana działalność lobbystyczna i to zawsze torpeduje to, co byłoby dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców, dla dużej grupy mieszkańców, dużej grupy aglomeracji, ale niekoniecznie dla pojedynczych grup interesów i to jest coś, co będzie blokowało takie przedsięwzięcia w najbliższych latach. Chciałbym dożyć, że to się zmieni, ale mam coraz większe wątpliwości. Panowie, na koniec jeszcze, jak tak myślałem sobie o przed naszą rozmową i przypomniałem czasy, kiedy wszyscy rozmawialiśmy o tej ustawie metropolitalnej przez lata, dopytywaliśmy kolejnych kandydatów, rządów, posłów o to, kiedy ta ustawa się narodzi, obserwowaliśmy, dokąd zmierza stary GZM. Wtedy metropolia wydawała się, była realnie takim cywilizacyjnym celem naszym tutaj na Śląsku, w Zagłębiu. Gdyby dzisiaj podsumować to wszystko, mając w świadomości, też mając w pamięci takie historie jak te programy dla Śląska, które czytaliśmy, z których nic nie wyszło, jak różne programy czy zamierzenia takie transformacyjne, co dzisiaj jest, czy powinno być takim cywilizacyjnym celem dla miast, które tworzą metropolię? Cywilizacyjnym celem? Panie redaktorze, cywilizacyjny cel to jest doprowadzenie do końca tej ogromnej restrukturyzacji całego województwa i przejście z przemysłu ciężkiego na taki, który będzie zapełniał dobre dochody, ale będzie też nowoczesny, bo ja szanuję pracę górników, ale widzę to u siebie na Zagłębiu, gdzie nie ma jednej kopalni. Wy jesteście już po transformacji. I proszę mi wierzyć, poza może dniem górnika, świętej Barbary, Barbórką, gdy górnicy, ci, którzy byli górnikami, wspominają, ja nie znam młodych ludzi, którzy dzisiaj by tęsknili za tym, żeby zostać górnikiem, bo to jest szalenie ciężka praca, a my
jako chyba odpowiedzialni samorządowcy, ci, którzy zarządzają swoimi małymi ojczyznami, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ludzie pracowali w takich warunkach, które są bezpieczne i dają im dobre dochody i wytwarzają nowoczesne rzeczy, tak? Także myślę, że to jest dzisiaj najważniejsza rzecz, tak? Zwłaszcza, że mamy wiele regionów, nie wiem, Ruda Śląska, Jastrzębie, przed którymi tak naprawdę ta ciężka praca dopiero jest przed nimi, tak? I tu trzeba szukać tych rozwiązań, a niestety ja ich nie widzę, bo mieli, tak jak pan powiedział, już parę programów dla Śląska było i tak naprawdę chyba oprócz jakichś małych punktów trzeba by to naprawdę siąść nad tym projektem i go przeczytać tak jeszcze raz. I jeżeli nie związkowcy Solidarności powiedzieli... Na pewno tych najważniejszych rzeczy, które miały zmieniać to oblicze tego regionu, tego na pewno nie ma i to jest dzisiaj największe wyzwanie, zwłaszcza dla moich kolegów z tej części jeszcze, gdzie górnictwo istnieje, tej części śląskiej, bo tak jak mówię, na Zagłębiu powolutku myślę, sobie z tym radzimy i sami, żeby też była pewna jasność, niezależnie od opcji politycznej, tak naprawdę wsparcie dla Zagłębia Dąbrowskiego przy likwidacji kopalń było praktycznie żadne. Myślę, że warto powiedzieć i zwrócić na jedną rzecz. Ta środek ciężkości dyskusji o przyszłości regionu przez rząd jest utożsamiany właśnie ze środowiskiem górniczym. Związki zawodowe, które szanuję, które dbają o pracę górników, one mają decydujący głos o tym, co się dzieje w regionie. Były przecież liderem tworzenia programu dla Śląska za czasów pani premier Szydło, później pana premiera Morawieckiego. Teraz została utworzona spółka Fundusz Transformacji Śląska. Umowę społeczną, również to jest jeden z wniosków związkowych. Tak? Wydaje się, że to ma być przyszły operator funduszy unijnych, bo on samych pieniędzy z sobie nie ma takich, które pozwolą na transformację, ale słyszeliśmy o tym, że ten fundusz miałby być tym, który by realizował projekty, znaczy, i pozyskiwał te środki od marszałka. Czyli... Trudno mi powiedzieć, powstaje nowy ośrodek strategii rozwoju. Samorząd województwa już wcześniej nie miał nic do powiedzenia, bo to jeszcze kiedy znaczy, ja byłem wicemarszałkiem. Jedno zdanie, panie przewodniczący, że powiem słowo, bo to kolejna rzecz pokazująca, że w Warszawie uważają, że my tutaj w województwie śląskim jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie są w stanie sami sobie zaradzić z tymi problemami. Dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej, bo wierzę w to, że jednak w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji te pieniądze dostaniemy, ale w Warszawie już wiedzą, wy nie potraficie ich wykorzystać, sobie z tym nie poradzicie, dlatego stworzymy wam spółeczkę, którą zarządzimy i wam umerujemy swoje życie. Doskonale wiemy, o co chodzi. Tradycyjne podejście do województwa śląskiego. Doskonale wiemy, o co chodzi. Już niejednokrotnie pokazaliśmy i pokazujemy, że nie da się na nas bezpośrednio wpłynąć, że decyduje merytoryczność, zasadność, uczciwość w działaniu, a nie personalne kontakty, żebym tak delikatnie powiedział. I stąd jest próba wyciągania i zadań, i możliwości z samorządu, bo tutaj te rzeczy są realizowane w sposób zasadny. I nie ma drugiej takiej instytucji jak samorządy, które tak sobie radziły z wydatkowaniem środków unijnych. To jest stara zasada. Więc po co? Zaraz jeszcze na koniec wspomnimy o pieniądzach unijnych. Stara zasada dziel i rządź. Po prostu robi się wszystko, żeby w regionie nie moglibyśmy usiąść przy jednym stole. Żeby samorządy nie usiadły ze związkowcami, nie usiadły z uczelniami, z firmami. Uważam, że jesteśmy w stanie wypracować swoje własne rozwiązania na przyszłość, recepty i bardzo chętnie zapraszam do dyskusji również związkowców. Są bardzo potrzebni i górnictwo w dalszym ciągu funkcjonuje i chcielibyśmy, żeby funkcjonowało jak najlepiej do tego czasu, kiedy będzie potrzebne, bo wierzymy, że w przyszłości będą inne rozwiązania pozwalające uzyskać ciepłą energię elektryczną w sposób równoważony, ale do tego czasu musimy być przy wspólnym stole, dbać o wspólny interes województwa śląskiego i naszych mieszkańców i nie powinniśmy się dawać rozgrywać przez kogokolwiek spoza regionu. Ciężko jednakowoż uwierzyć w ten pomysł, realizację tego pomysłu, żeby zmonopolizować pieniądze z regionalnych programów, jak rozumiem, i transformacyjnych. No to proszę. Słucham? Raczej chodzi to o FST, te pieniądze, które idą tylko do tych czterech województw związanych z górnictwem i przekształceniami, które przed nami. Czytając te opinie, komentarze, słuchując się w dyskusję, myślę, że każdy potrafi sobie wyczytać, co tam w tym jest. Ale zastanówmy się, 100 milionów na ile lat? 80 milionów na 10 lat. 80 milionów dekada. Tak jest. To są koszty organizacji. Urząd Marszałkowski prawdopodobnie tyle właśnie wydaje na swoje płace. No to są pieniądze, które... Ale Urząd Marszałkowski w całości. Za to, bo ma 1,5 tysiąca pracowników. No właśnie, więc o czym za te pieniądze nie zrestrukturyzujemy województwa. No. Zbudujemy wehikuł do pewnych rzeczy, do jakichś projektów. Nie wiemy do jakich.
I za jakie pieniądze? I to jest straszne, że szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i my, prezydenci Śląskiego i Zagłębiowskiego Miasta, nie wiemy, po co tworzy się spółka, która ma restrukturyzować województwo śląskie. No, panowie samorządowcy, jak i pan przewodniczący, też no, nie zostaliście przewidzeni do zasiadania we władzach. To tej, akurat nas nie zaskakuje. Spółki, to taka ciekawostka, ale panie prezydencie... Są lepsi fachowcy od zasiadania w różnych spółkach. Widać to po nominacjach w ostatnich dniach. Naprawdę fachowców ten rząd ma wspaniałych i daje sobie z tym wspaniałe Panie prezydencie, pieniądze unijne, transformacja, zakładając, że ona odbędzie się tą drogą, którą została zaplanowana, czy ta transformacja, tak trochę jak mówi pan prezydent, to jest właśnie ten cywilizacyjny cel, tylko poza... rewitalizacją, tak to się bardziej naukowo nazywa, a bardziej potocznie można powiedzieć odremontowaniem czy upiększeniem naszych miast, to coś... Nowe motory wzrostu, oczywiście to... dzięki czemu się będzie gospodarka napędzać. Ja powiem tak, my ciągle mówimy w Bytomiu o rewitalizacji i ważne, i mnie to oczywiście cieszy, ale to się tylko bierze z tego, że ten proces bardzo późno został rozpoczęty. My powinniśmy wiele lat straconych za nami. Ja nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, bo przecież gdyby tylko wziąć pod uwagę, że te środki, które dzisiaj wydajemy w ramach OSI, były przydzielone, by to miało w 2015 roku, a my dzisiaj jesteśmy w 2022, prawie 2023, a jesteśmy w połowie realizacji tych rzeczy. Jakby o tym mówimy, a powinniśmy rozmawiać o transformacji energetycznej, o tym, co ci ludzie będą robić, jak kopalnia będzie zamknięta. I to w dobrej kolejności, czyli mamy dla nich propozycje, mamy nowe miejsca pracy, pomysł dla nich, a potem mówimy o dacie zamknięcia ich kopalni. I stąd dzisiaj jest wielki niepokój, jeśli mówi się o odchodzeniu od węgla, bo nie ma żadnej alternatywy. Ja przypomnę, że mieliśmy 7 kopalń i one w bardzo krótkim czasie zostały zamknięte bez utworzenia jakiejkolwiek alternatywy miejsc pracy. I tego ludzie się boją i to ludzie pamiętają i nie można o tym zapominać, więc dlatego my się domagamy udziału w tym, w decyzyjności, na co wydamy te środki, bo my naprawdę wiemy, co możemy zaproponować, jaki mamy potencjał w jednym, w drugim mieście, jak ludzi możemy zagospodarować. Tylko nikt nie chce nas pytać o tym, nie chce z nami rozmawiać, a projekty, które gdzieś tam proponujemy, okazują się potem mniej ważne albo w ogóle nieważne, bo różnica między nami a panami z Warszawy jest taka, że my wiemy, co jest na Śląsku, a im się wydaje, że wiedzą, co jest na Śląsku. Pan skonsultował w ogóle ustawę o Funduszu Transformacji Śląska? Ja skupiałem się głównie na etapie przepisów związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na poziomie Komisji Europejskiej, bo tam mnie interesowały te rzeczy. Korzystałem też z wiedzy pana profesora Buzka. Na tym spotkaniu, o którym pan pyta, w którym te konsultacje były, ja na nie zaproszony akurat nie byłem. Niemniej jednak ja przestaję wierzyć w cokolwiek, że coś pozytywnego w tej kwestii może się zdarzyć przy udziale tych ludzi, którzy dzisiaj o tym decydują. Więc myślę, że nasza praca będzie się skupiała nad tym, abyśmy mieli w najbliższym czasie poprzez wiadomo co większy wpływ na to, jak te pieniądze i gdzie te pieniądze na Śląsku się znajdą. I zapewniam pana, panie redaktorze, że my jako samorządowcy, którzy też się różnią bardzo często, bo proszę pamiętać, mówimy o małych gminach, wielkich miastach i różnych tematach, ale my potrafimy się porozumieć. Jednokrotnie byłem świadkiem takich rozmów, że jeden, drugi prezydent mówił, dobra, to my z tego zrezygnujemy, zróbcie to, my wrócimy do tego kiedy indziej. Już nie będę mówił o różnych funduszach, które dzisiaj rozliczamy, bo też my mieliśmy taką sytuację, w której gdzieś musieliśmy odstąpić i my naprawdę to zrobimy dobrze. Tylko, czy ktoś będzie chciał nas o zdanie pytać? Jeszcze jedno zdanie, bo ja bym chciał, żeby to trochę odkłamać, bo gdzieś to tej świadomości społecznej tak jest, tak jak pan redaktor powiedział, że rewitalizacja to odremontowanie. Broń Boże, to nie jest to słowo. To nawet się nie równoważy, bo rewitalizacja dotyczy nie tylko budynków, ale mieszkańców i całej innej tkanki związanej z funkcjonowaniem dzielnic. To jest rewitalizacja również społeczna, punkty konsultacji, aktywności społecznej, żłobki. W różny sposób żeśmy z tych środków właśnie rewitalizacyjnych korzystali i te dzielnice pogórnicze, które no, naprawdę były w ciężkiej sytuacji, myślę, że dzisiaj dużo lepiej wyglądają właśnie dzięki tej rewitalizacji społecznej związanej z aktywnością mieszkańców. Ale to musi być też powiązane z rynkiem pracy z całą pewnością. Panie redaktorze, ja będąc wicemarszałkiem, potem może pan przewodniczący również, gościłem w Pas-de-Calais, północna Nadrenia, Westfalia, w regionach Francja, Niemcy, których te problemy były identyczne jak u nas. I oni nas przestrzegali przed jednym. Nie rewitalizacja budynków, piękne budynki, tylko społeczna. Bo oni ten błąd popełnili dużo, dużo wcześniej, nauczyli się
jak go naprawić i nam to przekazywali, bo tam często było tak, że to bezrobocie strukturalne przechodziło z pokolenia na pokolenie. Górnik, ojciec czy dziadek kończył pracę, likwidowali kopalnię, ale syn dalej szedł do szkoły górniczej, chciał być górnikiem i szukał pracy w górnictwie. I to bezrobocie przechodziło z ojca na syna, z syna na wnuka. Mamy nadal do czynienia z taką sytuacją. Właśnie to chcieliśmy o tym powiedzieć. Zwróćmy uwagę jeszcze jednej rzeczy, bo my mówimy o programach, również programach rewitalizacji społecznej, a jakby kluczem do tego wszystkiego jest to, że zawsze był pewien etos pracy. Chcesz zarabiać więcej, mieć więcej, pracujesz więcej. To jest zupełnie obrócone. To jest zupełnie obrócone, jakby nie ma tej motywacji, jest więcej chęci wyciągania pieniędzy z systemu niż pójścia do pracy. I to utrudnia wiele działań nakierowanych nawet na pozyskanie pracodawców, na pozyskanie pracowników, na przekwalifikowanie tych pracowników, bo niestety, jeżeli założenie jest takie, że nie opłaca mi się pracować, nie opłaca mi się, no, bo to, co otrzymuje, odprawa, urlop górniczy, no to jest część jakby tych... No i czym się to kończyło? Część tych osłon. I czym tragediami się to kończyło? Tragediami. Ale prezydent Wałoszowi pewnie nie wypada tego powiedzieć, ale ja myślę, że spokojnie mogę. Dlaczego miasto Bytom jest dopiero w połowie realizacji programu OSI, obszaru strategicznej inwestycji, na który dostało 100 milionów euro? Dlatego, że władze miasta Bytomia bardzo długo próbowały przekonać zarząd województwa, który te pieniądze mógł przeznaczyć, że potrzebny jest tylko wyłącznie rewitalizacja w rozumieniu odrestaurowania budynków, wybudowania kilku obiektów i wszystkie pieniądze, które mieliśmy na programy miękkie, które mogłyby dotrzeć do tych ludzi, było traktowane jako jakieś zło, które niepotrzebnie się ich zmusza do tego, by takie pieniądze były tam trafiały i były przeznaczane. Pełne niezrozumienie tematu. Było no po prostu. Dopiero trzeba było poczekać na zmianę prezydenta miasta, który podszedł do tego inaczej. Szanowni Państwo i Panowie, bardzo dziękujemy za Państwa uwagę, za ciekawą dyskusję z udziałem Panów. Jeszcze raz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Kazimierz Korolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Pozdrawiamy z redakcji Ślązak. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.